rewolucji nie zrobimy, więc ja się w ogóle nie przejmuję, bo wiem, że i tak zawsze rozmawiam z córką i jej tłumaczę, żeby się niczym nie przejmowała i jakby staram się być przykładem przede wszystkim, nie? Żeby ten system zmienić. Często ona ma jakieś tam problemy, pretensje do tego, że ocenę taką dostałem, że to niesprawiedliwie. Ja jej zawsze tłumaczę, że to nieważne jest. Tak naprawdę oceny są nieważne, ważne jest to, co ty czujesz, a ty znasz swoją wartość, więc to jest najważniejsze. A to, że nauczycielka mogła mieć gorszy dzień, też trzeba mieć dla niej wytłumaczenie i każdy jest człowiekiem i z tej swojej nieświadomości robi głupoty. Thank you.